polski rynek dóbr luksusowych nie był jak dotąd przedmiotem szczegółowych i całościowych analiz. Pierwszą analizę na tak dużą skalę przygotowała firma doradcza KPMG, a wnioski z badania zostały opisane w raporcie zatytułowanym Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Z badań KPMG wynika, iż Polska coraz śmielej aspiruje do grona liczących się rynków zbytu dóbr luksusowych. W ciągu ostatniej dekady w naszym kraju wykształciła się grupa zamożnych Polaków, których dochody pozwalają na regularne zakupy produktów z tak zwanej najwyższej półki. Obecnie w Polsce jest około 590 tysięcy osób zarabiających miesięcznie ponad 7 tysięcy złotych brutto, a średnie miesięczne zarobki w tej grupie to już nie bagatela, blisko 15 tysięcy złotych brutto. Według naszego badania aż 84% osób o zarobkach powyżej 4 tysięcy złotych brutto kupuje dobra luksusowe i przeznacza na ich zakup średnio 13% swoich dochodów. Najczęściej wybieranymi dobrami luksusowymi są samochody, odzież, podróże oraz hotele czy też spa. Polacy są też zainteresowani zakupami najdroższych i najbardziej luksusowych produktów, takich jak samoloty, helikoptery i jachty. Warto również zaznaczyć, że 1/3 najbogatszych Polaków dokonuje zakupów pod kątem również inwestycyjnym. Największą tutaj popularnością cieszą się inwestycje w nieruchomości, w biżuterię czy też w dzieła sztuki. Można, myślę, powiedzieć, że bariera niskich dochodów przestała więc być przeszkodą do zakupu dóbr luksusowych, a jeżeli chodzi o prognozy, to w 2010 roku Polacy mogą wydać na zakup szeroko rozumianych dóbr luksusowych nawet 27 miliardów złotych. Coraz większe zapotrzebowanie na te dobra luksusowe, zwłaszcza najdroższe, wzbudza także zainteresowanie profesjonalną optymalizacją podatkową, właśnie związaną z ich nabywaniem. Przy wydatkach bowiem wielu milionów złotych odpowiednia struktura zakupu dóbr luksusowych i późniejszego ich dalszego wykorzystywania może znacząco obniżyć koszty całej transakcji. Chociaż w obecnej chwili tylko 53% największych światowych marek luksusowych jest bezpośrednio obecna na polskim rynku, to wydaje się, że rynek dóbr luksusowych ma w Polsce bardzo dobre perspektywy na rozwój. W najbliższych latach pojawią się na nim nowe marki, a popyt będzie zwiększał się oczywiście wraz z rozwojem polskiej gospodarki i zbliżaniem się poziomu życia Polaków do średniej europejskiej. Zachęcam zatem do zapoznania się z naszym raportem.